Dzień dobry, dzień dobry. Mamy niedzielę, a jak mawia piłkarski klasyk, jest to idealny dzień do grania w piłkę. Już dziś hit kolejki w Tłuchowie, mecz z GKS Łokietkiem Brześciem Kujawskim. Zapraszamy serdecznie do oglądania, bo naprawdę będzie się działo. Trzymajcie kciuki za naszą drużynę. Zaczynamy! Prowadzimy 2-1 z GKS-em Łokietkiem Brześciem Kujawskim. Nie poddajemy się, walczymy do samego końca, tylko i wyłącznie zwycięstwo. Do boju, Tłuchowio! Mamy bramkę! 3-1! Bartkę Pinna 4-1, a więc drugi gol w tym meczu i szósty w drugim spotkaniu ligi okręgowej. Bojsko opuści Pennan, który przed chwilą przedanie Jakub Wojnicki, numer 10, a w jego miejsce z 11 Mateusz Wybański. Wielkie brawa! I oczywiście dziękujemy Jakubowi Wojnickiemu. Brawo! Wygrywamy 4-2, przypomnę, dwa gole zdobył dzisiaj Dawid Kiepi, bramkę zdobył Adrian Żuchniewicz i tutaj jeszcze jeden gol Kamil Nowicki. No wygrałem! Tłuchowia! 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 Przede wszystkim gratuluję dzisiejszego spotkania w waszym wykonaniu. Świetne piłkarskie widowisko. Jak w ogóle trenera zdaniem to wszystko dzisiaj wyglądało? Dziękuję bardzo za gratulacje. No myślę, tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, nowe twarze, nowi zawodnicy, dużo jakości. Można było zauważyć, że rzeczywiście przewyższaliśmy taką organizacją, kulturą gry, jeżeli chodzi o grę piłką. Tutaj powiedzmy takie kompaktowe było granie całego zespołu. To powodowało, że stanowiliśmy monolit i ta gra rzeczywiście wyglądała, powiedzmy, lepiej wyglądaliśmy na tle przeciwnika. Co prawda nie ostrzegliśmy się kilka takich przystoi, tak, końcówka meczu trochę powiedzmy gdzieś tam wkradło się chaosu, ale napór przeciwnika przetrzymaliśmy, dzięki czemu dobiliśmy bezpiecznie wynik. No i myślę, dzięki temu możemy się już
możliwości już jest wygranej. Na pewno mecz bardzo ciężki, ale wyszliśmy z zaangażowaniem, dobrze się nastawiliśmy do tego meczu. Pierwsza połowa praktycznie perfekcyjna pod naszym wykonaniem. Przypadkowa bramka na koniec niepotrzebnie i wdarła się taka niepewność w szatni, ale wyszliśmy na drugą połowę i chyba zdecydowanie pokazaliśmy, że jesteśmy lepszą drużyną. Zmiany, no na pewno zmiany są pozytywne. No, dużo chłopaków, którzy gdzieś tam grali w piłkę, pokazują, że jakościowo też to naprawdę fajnie wygląda. Czy będzie awans? No, zrobimy wszystko, żeby tak było, no, ale to jest dopiero druga kolejka. Przychodzą kartki, kontuzje, kadra musi być szeroka. No, chłopacy, co na razie nie grają, też muszą wejść i później udowodnić, że jesteśmy drużyną, że nam pomogą i wtedy powinniśmy awansować. No, ale zobaczymy, tak jak mówię, daleka droga na pewno. Jest z nami trener drużyny gości. Panie trenerze, przede wszystkim również gratulacje za dzisiejszą grę i walkę do samego końca. Moje pytanie, jak trener ocenia poziom dzisiejszego spotkania? Na pewno jest to inny zespół niż w tamtym sezonie. Dużo lepszy, na pewno postawił nam bardzo trudne warunki. Patrzymy przede wszystkim na siebie, jeżeli my chcemy gdzieś tam się bawić nieco wyżej, nie możemy tak łatwo tracić bramki. Przespaliśmy na dobrą sprawę 15 minut i Puchowia w tych 15 minutach potrafiła strzelić 4 bramki, 3 z nich myślę, że zdecydowanie za łatwo i nie przystoi nawet na poziomie 5 ligi. Mamy w ciągu 75 minut, kiedy prowadziliśmy grę, potrafiliśmy tylko 2 stworzyć, ale no jest to chyba faworyt do awansu, naprawdę wzmocnienia znaczące i zespół, z którym na pewno będziemy musieli się liczyć, jeżeli my sami marzymy o awansie do wyższej ligi. Emocje po meczu opadają. Dzisiejsze zwycięstwo naszej drużyny 4-2 z GKS-em Łokietkiem Brześciem Kujawskim w lidze okręgowej. Wspaniała atmosfera, świetna pogoda i oczywiście gorący doping kibiców, którzy byli dzisiaj z nami podczas tego meczu. Kochani, zapraszamy Was serdecznie do śledzenia naszego kanału na YouTubie, naszych social mediów, obserwowania oraz do wielkiego, wielkiego kibicowania naszym zawodnikom, naszemu klubowi, kochani, razem w drodze po upragniony awans. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Cześć!